Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam danie w stylu indyjskim, butter chicken, czyli taki maślany kurczak. Całość mamy w takich opakowaniach. Tu mamy sos i dodatki, tutaj sam ryż. Porcja 350 gramów, która ma kaloryczność aż 658 kilokalorii, czyli całkiem nieźle. Na pewno będzie to świetny leśny posiłek, wysokokaloryczny. Nawet nic po tym nie trzeba będzie podjadać. Producent Food Makers z Poznania. Niestety danie trzeba przechowywać w lodówce. Krótki termin przydatności. Jako że ja to kupiłem w promocji za pół ceny, więc miałem tylko kilka dni do końca, chociaż tam dzień czy tam trzy dni po terminie raczej się z tym nic nie stanie, jeśli nadal będziemy to przechowywać w lodówce. No ale na jakieś dłuższe zapasy, o ile się nie ma jakiejś wielkiej lodówy, to raczej to jest kiepski pomysł. Tutaj mamy co sobie poczytać, jak ktoś się tym interesuje. Mam tu całą tabelkę. Bistro India. Bez substancji konserwujących, lekko pikantne, czyli jako, że to jest polski produkt, to pewnie pikantne nie będzie w ogóle, no ale o tym się zaraz przekonam. Takie danie już jadłem nie raz, oczywiście robiąc je w domu, ze sporą ilość kurczaka, zdecydowanie pewnie więcej niż tutaj jest. No i oczywiście z gotowym takim sosem. Było wyśmienite. Zobaczymy, jak będzie taka wersja. Tego sosiku mogli dać zdecydowanie więcej. Coraz gorsze te zapałki chyba robią. Albo jest taka wilgoć i one nie chcą się tu zapalać. No jaja sobie robią. No i co mamy dokładnie tutaj w składzie? Ryż gotowany, nie podali jaki, sos pomidorowy z zagęszczonego sosu pomidorowego, są też kawałki pomidora, pieczone mięso z nogi kurczaka, masło, orzeszki arachidowe prażone, całkiem sporo różnych przypraw. No z takich kiepskich rzeczy, no to tylko regulator kwasowości,
to nie jest jeszcze takie złe. Stabilizator. No ale konserwantów rzeczywiście tutaj nie ma. Czyli jest w miarę w porządku. Skład całkiem fajny. Masło. Śmietanka. Jest dokładny tutaj spis. Można sobie zatrzymać film, poczytać dokładnie, z czego to się składa. No, ja bym sobie tutaj dowalił sporą ilość kurczaka. No ale tak sobie producent wymyślił. No i chwilka i będzie wszystko gotowe. Danie zrobione. Ładnie, kolorowo wygląda. Takich widocznych rzeczy oczywiście kawałki kurczaka, kawałki pomidora, jest też cebula, no i oczywiście ryż. Sam kurczak jak smakuje. Wow. Bardzo fajnie nasączony takim limonkowym posmakiem. Rzeczywiście taki maślany posmak jest. No ta wersja, którą robiłem z gotowego sosu, to była bardziej taka pomidorowa. Tu tego pomidorowego jest jakby mniej. Danie w smaku rewelacyjne. Ja tu nie czuję żadnej pikantności, także to nie jest nawet lekko pikantne, czyli tak jak sądziłem. Albo po prostu ja jestem przyzwyczajony do ostrych rzeczy i tutaj nic nie czuję, że niby coś tam lekko pikantne jest. No ale według mnie nie jest. Za to bardzo fajny taki właśnie maślany posmak całego dania jest. Zdecydowanie wyczuwalny. Tak lekko odświeżające od limonki. No, tanie danie, więc kurczaka tutaj zbyt dużo nie dali. Warzywek też mogło być troszeczkę więcej. No ale wtedy cena oczywiście była zdecydowanie wyższa. No ale taka porcja wysokokaloryczna, bez konserwantów, jak najbardziej z porządku. Mięso naprawdę bardzo fajnie nasączone. Takie danie właśnie lubię. Ale trochę chili sobie dodam. Jak ktoś nie lubi ostrego, to nic tu w zasadzie dodawać nie trzeba. Wszystko w zasadzie tu jest, oprócz chili. No ale tu raczej chodzi właśnie o ten bardzo fajnie taki maślany smak kurczaka. No i tego sosu. Naprawdę rewelacyjne danie, o ile oczywiście ktoś lubi tego typu kuchnię, jak dla mnie, bardzo smaczne. Można się jedynie doczepić do jakiejś małej ilości, no ale nawet ta porcyjka jest przecież i tak wysokokaloryczna. Jak ktoś chce spróbować, to jak najbardziej ja to polecam.
O ile oczywiście ktoś lubi tego typu kuchnię. Gdzie oczywiście ja sobie to kupiłem, w jakiej promocyjnej cenie. Wszelkie te informacje będą dostępne pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.